19, 18, 17, 16. Zgadza się. Okej, okay, super. Witamy serdecznie na kanale Pancernego Korpusu Szwoleżerów. Dzisiaj powtórka Bisona. Prowadzi on tutaj pojazd Hetzer. Witam. Co możesz o nim powiedzieć? Przyjemna zabawka, do której zawsze chętnie wracam. Porządne pierdyknięcie, no porządny oddany strzał. Tylko niestety ma jedną wadę. Jaką? Jeśli ma być zabawką na trolu, no to niestety tylko z golda. I właśnie dlatego masz załadowane aż 15 pocisków złotych. Tak, tak, bo to, co mówię, to już z moich pojazdów, co została taka perełka i tylko sobie traktuję raz na jakiś czas, żeby mieć rozrywkę typową. Rozumiem, a widzę też, że wozisz dużą apteczkę. Ogólnie wzmacnia to odporność załogi. No i nie ma co też żałować w takich przypadkach, tak? Lepiej mniej obrywać, niż zużywać małe apteczki. No zgadza się, jest w tym trochę racji. I zawsze jak tam Arta walnie, no to jednak nie pada jeden załogan, tylko kilku. Zresztą no jak Arta walnie, to zwykle pada od razu cały pojazd, jak trafi. Zgadza się, tak. Bo to niestety nie jest pojazd, który miałby jakoś tam specjalnie dużo życia. No też mam tego Hetzera, wiem, że nie jest to dział, który jest skuteczny na duże dystanse. No, ma kłopoty. I z celnością, a i problem lotu pocisku. Jest duża parabola i wolny wylot strzału. Tak, i w ogóle wolny lot pocisku, on długo leci. Tak, tak, tak. Trzeba na dalsze odległości troszkę wyżej celować, ale to już wprawieni gracze, którzy poznają ten... Nie do pojazdów. Zgadzam się. Tu rzeczywiście dobra uwaga. Natomiast to, co jest fajne, że są to pociski kumulacyjne, czyli im dalej leci, to nie spada mu współczynnik penetracji. Cały czas jest ta sama stała wartość. Nie. Jest, ma po prostu... Nawet mam odczucie, że czym dalsze pojazdy, tym jest pewniejsze, że pocisk wejdzie. No bo tutaj jest aż 104 penetracji, co na czwartych tierach jest wartością wystarczającą co najmniej. No ale może przejdźmy do powtórki. Twoja drużyna póki co nie popisała się, jest już 3 do 1. No nie. Tutaj konwenerdy tu mamy właśnie przykład gracza, który się za mną chowa i wręcz mnie jeszcze wypycha. Muszę dawać sekund. No i za to go kara spotkała, a mnie nie widzieli przez to, że dobrze jest wyszkolona już załoga. No i masz też kamuflaż na czołgu. Tak, tak, tak. Na czołgu i siatka też jest założona. No miałeś też trochę szczęścia, że ta artyleria nie zdjęła też przy okazji ciebie. Tak. No są słabe te artylerie, nie mają zbyt dużego rażenia na szczęście. No tak, są to niskotierowe artylerie, na szczęście. No staram się grać tutaj spokojnie. No zaraz to się okaże, czy to tak wyjdzie do końca. No już 3 do 5, więc robi się coraz gorzej. Konwenanter się pojawił. Jednego mniej. I to, co właśnie jest w tym... Dokładnie. To jest właśnie cała przyjemność tego pojazdu. One shot, one shot. No, ale tutaj już dużo farby. Tu właśnie poniosło. Tak. I odtąd się zaczyna zabawa. Tu jest trochę jak w jednej z poprzednich powtórek, którą widzieliście w powtórce Tytana, czyli na samym początku bitwy gracz mocno obrywa i potem już niestety musi grać bardzo, bardzo zachowawczo. Bo każdy strzał z czegokolwiek już w tej chwili skończyłby się automatycznym zejściem. Warto też dodać, że jesteś tutaj najlepszym graczem w drużynie. Są to gracze tutaj początkujący w twojej drużynie. I to mi dużo pomogło. Znaczy, tu miałem myśl, żeby jechać do przodu ogólnie, ale chyba zachowawczo stwierdziłem, że nie będę ryzykować. O, coś mi działo podbiło. No tak, no tutaj strzał był niecelny. I tutaj też, no niestety.
To jest właśnie wada trolla na dalekie dystanse. Ale blisko, że masz sztugę. I teraz już w ogóle tragedia, czyli rozwalone działo i brak zestawu naprawczego. Zgadza się. Arda próbowała cię właśnie dokończyć, ale jej się nie udało. W pewnym momencie miałem wrażenie, że zakończę na tym wzgórzu swój żywot. No, nie dziwię się, czułbym prawdopodobnie dokładnie to samo. No, teraz już masz straszny rozrzut. Ale tu się uda. Drugi frag do kolekcji. Kolejny oczywiście łód szczęścia, gdzie Arta nie może trafić. Tak, dokładnie. I tu przyszedł mi pomysł, że skoro został jeden podświetlający, to jadę w stronę bazy, żeby po prostu chronić bazę przy takim ustawieniu przeciwników, jak są. No tak, Hecelist nie ma zbyt dużego pola widzenia. Widzisz właściwie to, co jest już tuż przed tobą, jeżeli nie masz spotera. Nie mówiąc o tym, że dodatkowo oni się tam ciebie spodziewają, czyli są już tam przestrzeleni z waszej artylerii. Jak widać, uszkodzona gąsienica plus działo, to nie dość, że wolniej, to słabiej się celuje. Tak, jeszcze do tego stan krytyczny, czyli 6 życia. Więc w tym momencie artyleria nawet już nie musi trafić. A to powiem szczerze, Mis, to jest dobra adrenalina, taka zdrowa, bo mobilizuje cię wręcz. Tak, to prawda. O ile nie przeraża na tyle, żeby się trzymać gdzieś kurczowo w jakiejś krzaczce z tyłu. No, powiem, przy takiej ilości art to raczej lepiej być ciągle w ruchu. To prawda. Matylda, cel ciężki. Pięć. I to jest właśnie zaleta pocisków kumulacyjnych. Jak uderzą, to wchodzi. Jak uderzą w pancerz, to jest bardzo ważne przy tym. Matylda z przodu czołg bardzo ciężki do przebicia, ale nie dla Hecera. No i podkreślmy jeszcze raz, no niestety są to pociski Gold Ammo tak zwane, gdzie dużo graczy tego nie lubi, no ale niektóre pojazdy no nie nadają się do korzystania z normalnych pocisków, bo odbiera no wielką przyjemność, zabawy. Nie mówiąc o tym, że Hecer jest losowany również do szóstek, co... Zgadza się. Niestety już na tych zwykłych nic nie jesteś w stanie zrobić. Tutaj losowanie miałeś bardzo dobre, bo to jest najlepsze z możliwych. No tutaj inteligentnie wycofanie się. Schowanie się w gęsto... w gęstwiny krzaku, bo no zostały, jak widać, 5 pojazdów jeszcze przeciwko mnie. No. Tak, teoretycznie sytuacja, która no w tym momencie powinni wygrać. To już powinno być pewne zwycięstwo. W takiej też sytuacji, tak chyba sobie myślą. Dobrego gracza, który został sam, powinniście zgrupować się i wyjechać na niego razem, bo w tym momencie on już nie ma żadnych szans. Ale jako się, że znam tutaj wynik, który będzie, to... No nie, nie będę zdradzał w tej chwili, co będzie. Nerwowe oczekiwanie. Co się stanie? No... Ta gra jednej rzeczy jeszcze uczy. Cierpliwości. Tak, to bo prawda. Cierpliwości uczy. Tu już pewnie nogami przebierałem w trakcie, bo nie należę do ludzi cierpliwych, bo ogólnie to uwielbiam grę czołgami typu med. A jak to wiadomo, te czołgi się pchają do przodu. Zdecydowanie. I w tym momencie taki jest. Tak, i w tym momencie takie pojazdy mnie uczą pokory, cierpliwości. No jest pierwszy kandydat. Gotów do strzału. On cię jeszcze nie widzi. No tutaj... Nie. Pudło. Działo rozwalone. No on cię nie przebił, wali z normalnej amunicji. Dostał, ale nawet no go nie zarysowaliśmy. Nie, nic z tego. Straciłem cel.
I w tym momencie znowu mnie nie widzi. Tak, no to i artyleria próbuje. Pojazd przeciwnika zniszczony. Wesoły Anglik poszedł do garażu. I bym proponował, jak jest taka przewaga art i niszczycieli w tym momencie, być cały czas w ruchu. Tak. Pomimo, że szybko znikam z pola widzenia, ale zawsze ktoś, jeśli ma dobrą pamięć i widzi, w którym miejscu się stało, to nawet na oślep potrafi zdjąć. No, tym bardziej, że tutaj masz tyle życia, że nawet nie musi trafić. Wystarczy, że spadnie gdzieś obok. Zielony gracz. Cel namierzony! Pojazd przeciwnika zniszczony! Kolejny. No i tutaj niestety jest ten błąd, o którym wcześniej mówiłem. Oni wyjeżdżają pojedynczo. Pojedynczo, zgadza się. Zamiast się zgrupować, poczekać, używać przede wszystkim komunikacji między sobą, to robią ten błąd. Kto pierwszy chce zdjąć mnie, to ginie po prostu. A gdyby się zgrupowali, to może byś zatłukł jednego, może nie, ale reszta by cię załatwiła w tym momencie. Zgadzam się. Wystarczyło, że jeden mnie podświetla, następny już mnie zabija. No dokładnie. A dziwne, że artyleria jeszcze tutaj nie strzela, bo w sumie nie zmieniłeś za bardzo pozycji. Zaraz się przekonasz, czemu tak często teraz nie strzela. No to już chyba domyślałem się, co za chwilę zobaczymy. Tak w przerwie, jak się nic nie dzieje, po prostu chciałbym zaprosić nowych graczy do naszego klanu na właśnie takie przyjemne zabawy i powracanie do starych pojazdów. Mam go na celowniku. No on cię już teraz widzi. 100%. Jak teraz zauważyłeś, nie wyjechałem na niego. Wycofuję się na pozycję, gdzie mam po prostu płaski strzał. No, żeby nie mieć momentu. No. Nie daję możliwości, żeby nie miał możliwości po prostu przestrzału na niego. Mam go na celowniku. Będziesz walił ze złota również. Tutaj Arda są. I w tym momencie znalazłem w drastycznym momencie, no, powtórzyłem dwa słowa pod rząd. Nie wiedziałem, co mam robić. Zastanawiałem się, czy arty są na bazie, czy co z nimi. No to lot pocisków zakazywałby, żeby był właśnie z tej strony, to była bardzo blisko. No, widzisz, co? Widzisz, co się stało. No, tutaj było oczywiste, kto wygra. No i kierunek więcej jest teraz już wiadomo. Ten sam. I teraz przypomnijcie sobie jeszcze, jaki przed chwilą był wynik. Mam go na celowniku! No tutaj tylko fantazja zniszczony. Ale bitwa się skończyła. Twoje jak to się mówi, szczęście należy do odważnych. Tak, zgadza się. No my za chwilę przejdziemy do omawiania ekranów końcowych, a tobie pięknie dziękuję za przesłaną powtórkę i życzę dalszych sukcesów w grze. Dziękuję również. Do usłyszenia. Jak widzicie, Bisonowi udało zdobyć się M-kę. Dwa pomniejsze medale. Medal kołobanowa, który możecie dostać, jeżeli zostaniecie sami na co najmniej 5 przeciwników i mimo to wygracie bitwę. Specjalistę, duży kaliber oraz Spartanina za przeżycie rykoszetu, gdy miał poniżej 10% życia. Zadał 1441 punktów uszkodzeń, zrobił 8 fragów. Niestety jest to zbyt niski tier, aby dostać Radleya Waltersa. Zdobył 1044 punkty podstawowego doświadczenia, zdobył 4 główne medale. Strzelił 13 razy, z czego trafił 9, przebił 8.
Otrzymał 6 trafień, 2 z przebiciem, 4 bez. Zablokował 510 pancerza przez pancerz. Bardzo fajny wynik. Zniszczył 8 pojazdów wroga. Zarobił z konta premium 28 tysięcy, ale w związku z tym, że używał tylko i wyłącznie amunicji premium, wyszedł 28 tysięcy na minusie, niestety. Zarobił 1556 punktów doświadczenia z kontem premium, a jako że było to pierwsze zwycięstwo tego dnia i był mrożnik razy 2, to zdobył 3132 punkty expa. Jemu tej powtórki bardzo serdecznie gratuluję, a jeżeli ktoś chciałby wstąpić do naszego klanu i razem z nami wieczorami opowiadać swoje bitewne opowieści, to bardzo serdecznie zapraszamy. A ja będę się już z wami żegnał. Szwoleżerowie kłaniają się nisko. Cześć.